Wprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Ok, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście te, jakby na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy niewielkiej, pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością kilkunastu kilometrów na sekundę, powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. Dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy
na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, które, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Najstarszym kraterem, prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów. To jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy. W Peru walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej w nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię i rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super, to jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od
jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać przy zderzeniu z Ziemią. Przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 km. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół. Średnica jakichś 40-50 kilometrów, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo... Jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty, nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam się
która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak takie trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża i też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, z taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała za zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy, strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest topiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. Jakby w zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest
coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście w stanie, jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to w też specyficzne minerały bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,5-4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, w których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej
ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że najprawdopodobniej, znaczy, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego.
Szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym w tym kraterze uderzeniowym. Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy, natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego
Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. Ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie takie modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która ma 30 kilometrów, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 kilometrów, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w niedużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą.
Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć w tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. No, z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie, meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 kilometrów średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze. Nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zderzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze,
5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów, nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie w Rutherford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 km. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania i miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie, więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach. Jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia. I przez długi czas uważano, że całą Ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub
wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... Przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku, po pierwsze, wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie, w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady, obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że zderzyła się, asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują, i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spoko. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast
już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.